Cześć siemaneczko, witam z Raccoon City w pierwszym odcinku z Resident Evil 2 na moim kanale. Idę się teraz właśnie rozejrzeć, co tu się kurde stało. A tu pełna krwi, więc już wiadomo, co się stało. Już kogoś rozczarpało. I co tu się dzieje? Rzucą się na mnie, jak wejdę tylko. Bo na razie to nie. Nie widać żadnych oznak życia. No. Something is clearly not right. Dobra, jeszcze szybko sobie sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, się nagrywa, to można wrócić do gry. Kogoś chyba tam już zjadają, z tego co słyszę. Tutaj pełne lodówki są, także chyba ludzi za to nie było. Kogoś tutaj coś użarło w tętnicę szyjną. Tam. Okej, czyli tutaj się już coś zaczyna dziać. Na samym początku gry. No chyba sobie jednak nie poradzisz. No już go zeżarło. Całą szyję mu rozjebało. Cześć paskudo. Cześć, cześć. Chodź to kurwa. Okej. Ale zdjęcia. Dobra, ale my tu po klucz, a nie po to, żeby się gapić na gołe baby. Dobra, to idziemy dalej, bo tu nas pewnie zjedzą za chwilę. Teraz by się przydało wydostać z tego sklepu. Zamknął mnie tu. No ginżesz chłopie, kurde no. Co mam tu jeszcze podejść po coś? Klucz już wziąłem. To już nie ma, jakaś pizza niedojedzona. A tu jest jakieś inne przejście. Użyj. Okej, dobra. No to możemy przejść. Chyba. Fuck. What the? Shit, 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 shit. Dobra, chłopie. Chłopie, kurde, uciekaj, stary. Uciekaj stąd. O, jakaś kobieta mi tu przyszła pomóc. Zapewne to ta Claire, bo ja jestem chyba Leon. No, pora by się było stąd ulotnić. Bo tu się będzie zaraz roić. No i sayonara. Raccoon City. Wszystko się tu zaczęło. Oni chyba też nie wiedzą, co się dzieje.
Chyba nikt nie wie, co się dzieje. Dobrze, że chociaż mamy auto. Sprawne, bo to różnie bywa. No i git. Trochę długi ten wstęp. No ale cóż. Resident Evil 2. Dobra. To przechodzimy szybko i potem trójka. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak. Zupełna cisza w mieście. Cisza przed burzą. No niestety nie. Ależ z ciebie optymista, a z niej pesymistka. No to dalej chyba nie pojedziemy, nie? Trzeba iść na piechotę teraz. Co się dzieje? No to teraz chyba nie wyjdziemy. Ktoś tam jedzie. I chyba się w nas wbije. No i bach. Pół miasta rozjebane. Co, poginęliśmy, czy jednak nie? Nie no, żyje. Musimy się stąd szybko ulotnić. Bo nas zjedzą. Dobra, auto wybuchło, więc już nic... Nic z auta nie zostało. Ależ mnie odrzuciło. Eksplozja. No, jeszcze jestem cały, także. No, zaraz nie będę cały, bo mnie zjedzą. Alright. Tutaj jest jakaś droga w sumie. No. Się wszyscy przemienili. Nie no, na komisariacie na pewno ktoś będzie żywy. Pewnie się na pewno zabarykadowali. RPD. A, tylko muszę przejść teraz przez to tych tutaj.
Dobra, zamykaj to szybko. Może nie przejdą. Chociaż jak ich się uzbiera z 50 czy 100, to to wyważą na pewno. Ale na razie jestem bezpieczny. Chociaż dmucham na zimne, nie? Dobra. O co tutaj chodzi? Amunicja. Super, się przyda. Okej. Kamery. Monitoring, tak? No i jest ktoś. Dobra, no to trzeba by po niego pójść. A to muszę znaleźć drogę. M? Okej. Dobra, to jest pusto. Maszynka do zapisów. Okej. Dobra, to chyba nic nie zrobię. Tutaj jesteś do wciśnięcia. Okej, coś się podniosło. Dobra, no to chodź dalej. Zanim nam coś zje tam od tyłu. Strasznie tu ciemno. Aha, bezpiecznik, okej. Tu jest zamknięte. Dobra, stary, dasz radę. Okej. Dobra, chyba nie o to chodzi. Trochę się zaczynam bać, nie? Nie, no dobra, żartuję. Klimacik spoko, jak z horroru. Albo i to trzeba tam iść dalej. No raczej tak. No nie wiem, czy go wydostanę. Nie, go dopadły niestety. Chyba mu już nie pomogę, nie? Rozerwało go na pół.
Notatnik funkcjonariusza. Okej, dobra. Bożeż, kurwa. Spierdzielaj kurwa ode mnie. Dobra, trzeba kurwa stąd uciekać. Albo raczej co spierdalać. Weź go. Ich kurwa od. Kurwa no. Co za sukinsyn jebany. Nie mam ammo. Nie, co mnie zje? Nie, ktoś mi pomógł, na szczęście. I bach. Można i tak. Jednak ktoś ocalał. Ale ty chyba nie za bardzo jesteś bezpieczny. Możesz się wykrwawić, stary. Nie mogłem mu pomóc, no cóż. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. Co to za ten pamiętnik? Tego funkcjonariusza, ale co w nim było, pytanie. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, jak sobie życzysz? You'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Yep. Do not hesitate. Shoot. Got it? Yes, sir. No to cóż, no. Kogoś poznaliśmy, nie? Okej. Dobra, no to w sumie w tym odcinku było na tyle. Jak się podobało, to zostaw łapeczkę w górę. Możesz zasubskrybować mój kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach.